Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czemam wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Dziś nietypowo ponownie nad Powem lecimy, a Pow jest już otwarty. Jeśli nie pamiętacie, ale tunel pod Powem został otwarty 20 grudnia 2021 roku, czyli mniej więcej pół roku temu. Jego długość to jest mniej więcej, tutaj w zależności od tunelu, 2330 metrów lub 2335 metrów. Znajduje się oczywiście on tutaj pod, no, w teorii budynkami mieszkalnymi, jak i również całym Ursynowem. Ale czemu o nim mówię? Budowa się skończyła pół roku temu. Nie będę tutaj wam pokazywać ponownie, jak to wygląda, zresztą o tym już był film. Film dlatego jest, ponieważ mamy ścieżki rowerowe nad południową obwodnicą Warszawy, a one nie są idealnie zrobione. Chodzi tutaj głównie o to, że w nie wszystkich miejscach, gdzie faktycznie skończyła się budowa tunelu, mamy już ścieżki rowerowe. W tych miejscach po prostu zostały pozostawione miejsca dla Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, aby sami oni to dokończyli. Po prostu to jest miejsce, gdzie GDDK nie dogadało się, jest właśnie tutaj z władzami Warszawy, no i niektóre ścieżki rowerowe trzeba zrobić samodzielnie, więc taki też również to tutaj wygląda. Teraz lecimy, przecina nas tutaj ulica, którą właśnie za chwilę zobaczycie, jest to oczywiście skrzyżowanie z ulicą Jana Rosoła, której długość to jest 3400 metrów, no i też bym powiedział, że dosyć długi ma okres tutaj swojego istnienia w tej części Ursynowa. Naprawdę tutaj trzeba przyznać, że to już jest kawał czasu i tam niektóre odcinki miały przebudowę w 2018 roku. Ale lecimy dalej i tutaj widzicie jest wjazd. Tu jest wjazd w ulicę Cynamonową, która też jest dosyć ciekawą ulicą. Natomiast na ulicy Cynamonowej są pasy rowerowe, a tu się skończyła już ścieżka rowerowa. Zwróćcie uwagę, że nagle wzdłuż ulicy Płaskowickiej nie mamy już nic. Żadnej ścieżki rowerowej, żadnego faktycznie nowego przejazdu. No i to jest bardzo duże utrudnienie dla rowerzystów, którzy w tym rejonie jeżdżą. Tutaj jest bardzo tragiczny chodnik. Ulicą oczywiście można jechać, ale jest tu naprawdę dosyć duży duch. Bo tutaj ulica została, czy jest po prostu, są to po jednym pasie w każdym kierunku. Powinny tutaj być według mnie dwa pasy co najmniej, bo jednak to jest dosyć duży ruch lokalny, no bo faktycznie większość pojazdów jedzie trasą na dole. No ale tego brakuje tutaj oczywiście. Mamy tutaj, jak widzicie w tych miejscach, przejazdy rowerowe i tu już jest nowa ścieżka rowerowa. Zwróćcie uwagę, że jest ona taka jakoś bardziej czarna niż pozostałe rejony. Dlatego, ponieważ ta ścieżka rowerowa powstała w ostatnim czasie. Miałem okazję już z niej korzystać. Bardzo przyjemna, bardzo wygodna. Dobrze zrobiona przez ZD. Była to będą w ostatnim czasie. Też były problemy, bo tam właśnie tunel jest trochę innym miejscu wybudowany. Niektóre mają wieczniki i tam właśnie mieli problem z tą ścieżką rowerową. Ale ostatecznie po lekkim opóźnieniu ze strony faktycznie tutaj już budowy, po zakończeniu budowy tunelu, udało się zrealizować to i ten tunel, ta ścieżka rowerowa została właśnie zrealizowana już przez miasto, tutaj wybudowana. I to dobrze, bo te ścieżki tutaj bardzo brakowało. No i jest właśnie ten odcinek dotąd, gdzie dalej już faktycznie GDK zrealizowało swój odcinek. Tak, to faktycznie trzeba przyznać, trochę im to trwało. Natomiast mamy brakujący jeszcze jeden odcinek ze ścieżką rowerową. Kiedy on powstanie? Tego nie wiemy. Będą to robić, zrealizują to, ale z tego co wiem, aktualnie jeszcze nie mam wytyczonych ani jednego przetargu faktycznie w tej sprawie, może prace projektowe, natomiast to wszystko się jeszcze zmienia w najbliższym czasie. Tutaj też widzicie, nad czym lecimy, to jest jeszcze kolejny odcinek faktycznie, gdzie jest nowa ścieżka rowerowa. Lekki będzie przeskok z drona, już bezpośrednio do lądu, ale faktycznie tutaj też nowa ścieżka rowerowa właśnie została wytyczona. I tutaj już od tego miejsca jest faktycznie ten odcinek, gdzie GDK go realizowało podczas budowy tunelu. Co warto powiedzieć o tym, to ten cały tunel, na którym lecimy, oczywiście on tutaj ma swoje dwa wieczniki na krańcach, jest dosyć duży duch, z tego co wiem nawet żadnych wypadków nie było. Część osób oczywiście jeździ nieprzepisowo za szybko, ale to szybko są takie osoby eliminowane, bo mandaty tutaj są dosyć łatwo wystawione dzięki pomiarowo i odcinkowymi w tymże miejscu. Natomiast co jest ważne, to jest to, iż ta ścieżka rowerowa, jak widzicie, tutaj ściągnie do tego miejsca nad Płaskowicką, wzdłuż Płaskowickiej, i w tym miejscu jest wjazd tutaj od strony zachodniej do Ursynowa. No więc to jest jeden problem. Zwróćcie uwagę, że ścieżka, że cała ulica Płaskowicka nagle się zwęża z dosyć dużej ulicy
do bardzo małej ulicy. I ścieżka dowodowa tutaj z boku po prawej stronie też jakoś tak się kończy. I w tym miejscu ja co prawda nie mogę już polecieć dalej dronem, ale zwróćcie uwagę, że mamy już chodnikową, niestety nie asfaltową, ścieżkę dowodową dalej, ciągnącą się do tej centrum handlowego. I później na to tam skręca dalej i to by było na tyle niestety ze ścieżki. Nie dojeżdża faktycznie do Puławskiej droga dowodowa. Trzeba tam robić niezłe labirynty, żeby faktycznie dojechać do tej ulicy. Jest to możliwe, nie będę ukrywać, że nie, nawet to są tam specjalne pasy dowodowe wytoczone, znaczy kontpasy i pasy dowodowe. Jednakże ostatecznie, żeby dojechać nawet do tych kontpasów, trzeba przejechać dosyć duży odcinek parkingiem i osoby, które są nie w temacie, mogą się tutaj pogubić w łatwy sposób. Więc tutaj jest jeszcze jeden element faktycznie, gdzie ścieżki dowodowe nie zostały wykończone i tutaj może po prostu to by się zrealizowało wraz z przebudową ulicy Płaskowickiej na trochę szerszą ulicę, ale w to raczej bym niestety nie wierzył w najbliższym czasie. Także tak to wygląda, jak widzicie. No, rowerzyści oczywiście korzystają z tej całej trasy, to trzeba przyznać faktycznie. To jest dosyć duży skrót tutaj w zależności od tego, kto gdzie jeździ, no ale no tak, faktycznie przydałoby się to. Sama ulica Płaskowicka powstała mniej więcej jakoś w latach 80. XX wieku i jej długość to jest 3200 metrów. Także tutaj oczywiście na przestrzeni tam różnych czasów zmieniały swoje odcinki, nazwy. Odcinek w 2019 roku został nazwę Adama Branieckiego. Na dole tam, co tam biegnie przy właśnie powie. No, są ciekawie. Ciekawe to tutaj się faktycznie ciągnęło na czasie, no ale tak jak mówiłem, właśnie problem jest z tymi ścieżkami dowodowymi, bo one nie są kompletne i w niektórych czasach po prostu powstawał a to jeden fragment w tym miejscu, a to drugi fragment w tym miejscu. No i ostatecznie, no teraz już prawie w miarę da się przejechać całość, jednakże to i tak nie jest idealnie, bo faktycznie są te miejsca. Ja sam dzisiaj właśnie będę musiał, dzisiaj, czyli tam w poniedziałek, będę musiał polawidować w tych miejscach, bo tędy akurat często jeżdżę i tych ścieżek dowodowych mi osobiście dosyć bardzo brakuje. Ja kiedy na przykład w kierunku Tarczyna stąd drogami dowodowymi. Tutaj jeszcze jeden przelot bezpośrednio nad tymi nowymi odcinkami, abyście mogli mniej więcej zobaczyć. I też zwróćcie uwagę, jaka tutaj duża jest przestrzeń niezagospodarowana bezpośrednio tunelem. I mógłbym marudzić na to, że tu faktycznie nic nie ma, tylko parkingi, takie duże, płaskie. Ale nie będę tego robić, ponieważ wiem, co tutaj jest planowane. Tutaj to nie jest tak, że wybudowali to wszystko i nie ma nic, że nie będzie tutaj żadnej, nic nie będzie w stanie, żadnych budynków, żadnych parkingów. Tutaj ma powstać park. Park nad całym tunelem południowej obwodnicy Warszawy jest planowany. To jest właśnie ten fragment bez ścieżki dowodowej. Ale ona niedługo powstanie, miejmy nadzieję. Natomiast wracając do parku, on tutaj ma właśnie powstać na długości całego tunelu południowej obwodnicy. Aktualnie trwają prace projektowe i później zobaczymy pracę, żeby faktycznie on został tutaj wykonany. Będzie bardzo miło, bo to jest duży obszar, a taki park właśnie przez środek całego tunelu według mnie miałby duże zalety. Co prawda na minus jest to, że nie ma bezpośredniego wyjścia z metra stąd, żeby sobie pójść pospacerować. Ale i tak na pewno się przyda. To byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Na sam koniec tylko powiem w drobnym skrócie, iż szkoda, że tak ładne ścieżki dowodowe, jak tutaj są prowadzone mimo wszystko wzdłuż całego powu, nie ma wzdłuż całej obwodnicy Warszawy, bo by się bardzo przydało. Do zobaczenia. Cześć!